co tam słychać w Surwarium? Sporo się wydarzyło, bardzo sporo. Długo grałem, bardzo długo. Zmieniłem nawet broń sobie na fajną. To jest Sokom, zdaje się, nawet nie pamiętam jego nazwy. W każdym razie to jest to, proszę bardzo, Sokom 16. Jest fajną bronią, dzisiaj sobie nią pogram, zresztą gram już dosyć długo. Miałem ostatnio niestety jakoś dziwnie złą pasę i bardzo dużo razy ginę, co mnie oczywiście martwi. 165 osób nim zabiłem już. Zdążyłem odblokować kolimator, który myślałem, że będzie według mnie fajnym rozwiązaniem dla niego, ale okazało się, że celownik optyczny z podwójnym powiększeniem jest lepszy. No i dlatego go sobie zostawiłem. Oczywiście jestem bardzo rozczarowany tym faktem, ale wiadomo, kolimator jest na close combat, na bliski dystans, na krótki dystans. Potato grip, minus 15 kołysanie celownika mi dodaje. Oczywiście tutaj następnie celownik laserowy mamy 165 zabić, mam 225, więc niedługo. Ale co on mi da? To on mi da rozrzut strzału z biodra, to jest jak najbardziej na plus. To jest 10%, czy minus 10% powinno być, no nieważne. I rozrzut podczas ruchu, to jest dla mnie najważniejsze, bo na pewno dużo bardziej mi pozwoli poszaleć niż taki zwykły rozrzut strzału z biodra. I jeszcze tutaj w tłumikach mam jeszcze pionowy hamulec wylotowy. To dostanę prawdopodobnie po najbliższym meczu i ma to oczywiście swoje właściwości, bo odrzut pionowy minus 5%, natomiast tłumik płomienia nie ma kompletnie nic. Poza tym, że tłumi płomienia i nie widać, jak się strzela. Tłumik dźwięku też jest fajny. Ogranicza huk wystrzałów, odległość minus 20%, ale 375 zabójstw, spoko. Ile będzie kosztowała mnie zmiana upgrade'u? Nie mogę teraz tego zrobić, bo nie będę miał pieniędzy na walkę, więc let's play. Ja bardzo często sobie tutaj zmieniam wariacje upgrade'ów, jeżeli chodzi o różne itemy i na przykład staram się wszystko maksować na pancerz. Czasami się uda trafić lepszy, czasami nie, bo to wiadomo, można mieć najmniej plus 2, najwięcej plus 10, w zależności co się trafi. Ten udźwig muszę zmienić. Ojej, będę kichał. 1,5 kilo. Ojej, będę kichał. O, wow. Więc muszę postarać się do uzbierać. Nie chcę tego. Muszę postarać się uzbierać coś, co pozwoli mi na dzierżenie jeszcze jednej apteczki, bo przez jakiś czas mogłem, ale to chyba w innych spodniach. Tutaj już nie mogę i jest mi przykro z tego powodu. Miałem dwie apteczki, dwa granaty. Było fajnie. Coś... O, wyszukało w końcu mecz. Fort Tarakanów. No dobra, tu sobie zagramy. Ostatnio, wiecie, za każdym razem, kiedy mi się mapa wczytywała, wszyscy czekali na mnie. Byłem ostatni i nawet nie zdążyłem sobie ekwipunku wybrać, którym chcę walczyć. A teraz jestem zawsze pierwszy. W końcu, bo już myślałem, że jest to stracona sprawa. Niestety jest brzydka pogoda, co oczywiście utrudni nam walkę. Ale mam nadzieję, że nie będzie tragedii, że pierwszy mecz dzisiaj nie przy... czyni się do tego, że będę miał więcej śmierci niż fragów. W każdym razie trzymajcie kciuki. Dawaj mu granatka tam. Dobrze, apteczuńka, niestety jedna. Przykro. Kurwa, gościu nieśmiertelny jesteś. Dawaj go z melaka, no co ty robisz? Ja pierdolę, granata mi rzucił głąb, nie ten... O, wziąłem, jeszcze nie mogę przeładować. Nic nie mogę zrobić, och. A fuck! Zaczynają się emocje. No niestety byłem zraniony i nie mogłem kompletnie nic zrobić, ale trudno, no. Trudno, w ogóle... Jakiś... Ty, a gdzie ja jestem? Co? A, bo to jest Team Dead... A nie, dobrze, kurde, już myślałem, że jestem w drugiej bazie.
Tutaj są nasi, nie ma. Nie ma nikogo, nie słychać, nie widać. Oni się kampią pieprzeni po tych... Właśnie o tym mówię. Skurwiele. Kampią tutaj. Kampią pedały tutaj. Au, 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 au. Ktoś mi rzuca granatami. Tam jest jeden, okej, ale to ja go nie zobaczę, on się pewnie kitra tam. Wszyscy pobiegli do naszej bazy, a wszyscy z naszej bazy pobiegli sobie tu. No ale dobrze, 140-141, walka wyrównana. Ale mam wrażenie, że zaraz. Kurde, był mój, no dzięki. Kurwa, ślepy jesteś, typie? Aj, się wykrwawiłem, no. Ale tamten, widzę, też solidnie zebrał granatem. Słabo, na razie słabo, ale dobra. To jest pierwszy mecz, to pierwsze koty za płoty. Zresztą ja nie powinienem nigdy pierwszych meczów nagrywać, bo wychodzi na to, że zawsze będą słabe. Jest, udało się. Chociaż tyle dobrze. Miałem wrażenie, że tam ktoś jest, ale zmienił mnie ten z przodu, który strzelał. Nasz. Zobaczmy, co oni nam tu... Jest, patrz. Kurde, no akurat jak oderwałem celownik, to on się pokazał, dziad. Suka! Ciemno strasznie, jest jeszcze mi jasny ten, jasne niebo świeci w oczy, tutaj to jest przejebane warunki. No ale trzeba walczyć w tym... W czym się znaleźliśmy. 119-133 i dajemy jeszcze dupy. Dajemy dupy, trzeba przestać ginąć, bo wstyd przynosimy teamowi. A team będzie zły, jak przegramy. Coś mam wrażenie, że... Dawaj tam, kurwa, granatem przyciśnij. Dobrze. O cholera. Zjebałem. Był tu typo, ale pobiegł prosto. Ole mnie przycelował, jebacz. Fajna jest ta broń, naprawdę jest, obrażenia zadaje solidne i nie trzeba, nie, widzicie, no, ale czasami na jednego hita można rozkurwić typa. Nie trzeba wcale, nie trzeba nawet zmarnować całego magazynka, żeby kogoś zastrzelić. Ale niestety czasami ta broń też tak ma, że bez aima, ile razy byś nie strzelał, to wszystkie pociski lecą źle. Kompletnie lecą źle. Stoisz przed typem 3 metry, dosłownie 3 metry, tak jak ja do tej ściany i nie trafia. Tak, zobaczcie, oni tam, wszyscy tamtędy latają. W końcu ktoś się trafił, kto mnie zabił, nie? No. Pierwsze miejsce, ale to nie jest powód do dumy, bo za dużo zgonów. Zresztą gościu tutaj jak zbiera. Niby jest na drugim miejscu, ale ma dużo śmierci. No ale trudno, no nie każdy ma, wiecie... Perfekcyjny dzień. Kurwa! To powinien być head.
To powinien być head. On dużo punktów ma, bo pewnie udaje mu się postrzelić wszystkich, a reszta graczy robotę robi za niego i ich dobijają. I za partnera dostaje dodatkowe punkty, ale nie za zabójstwa. Patrzcie, siedzi tam jebacz. Ale dostał solidnie, dużo mu odebrało. Leczy się teraz frajer. No, nie możesz czuć się bezpiecznie, Franco. Ja tam idę do nich, nie będę tutaj siedział z nimi. Kurde, jeszcze mi anomalia tu wyskoczyła, ja pierdolę. No nie, kurwa. Widzieliście? Strzelałem prosto w niego, a leciały obok kule. Tak się czasem zdarzy. Zabił go, więc jest. Nie widziałem go, ale go chciałem melem go pociągnąć. 90-111. Przegramy ten mecz. Cholera jasna, jak to goście kurwa będą się dawali tak zabijać. No to my przegramy, no. Oni mnie mają aż tu. No ja już nie będę w ogóle mówił o sobie, bo to już w ogóle jest. Jak ja nienawidzę shotgunów. O Jezu. One mają skurwysyny taki zasięg, że przez całą mapę potrafią zabić. A to jest chore. To jest po prostu chore. O. Patrzcie, zabiłem frajera. Nie wiem, coś mi podpowiadało, że gościu jest na dole, nie, na górze, bo chociaż typ, który tam walczył, był na górze. Nie tu. Kurwa, jeszcze minę pedały położył. A najlepiej tak jak nasz. Podłoży ci minę pod nogi. Walcz, piczu, nie gadaj. Ach, to było coś. To było ładne. Nie, to jakiś korzeń. To w ogóle jakiś korzeń był, a nie gość. Gdzie są schody? Tu są schody. Zabili tego frędzla. No, widzicie ile strzałów poszło w powietrze? Tak nie powinno być. Ale uciekł, dostał i uciekł. Szwagier, co za Franca. Tędy pewnie pójdą. Nie teraz. Kurwa, te anomalie zniekształcają obraz. Ale go zabiłem. Chociaż tyle dobrze. Śmierć nie poszła na marne. Ale killi dużo. Ech, no trudno, tak musi być. Slowsej w ogóle ze mną gra. Dobrze mówię, slowsej. Ajajajajajajaj. Ilu was tam jest? Gdzie on jest? Nie widzę go. Następny, no ilu was? Ludzie, nie nadążam was zabijać. Proszę, po kolei. Po kolei się ustawiać. Będę wdzięczny, jak będziecie po kolei mi tutaj podchodzić pod miecz. Dają sobie tam radę? Chyba dają. Trzeba tutaj troszeczkę opanować sytuację. O, następny skurwiel, szakar, kampi, rędzel pierdzielony. No idzie on. Ach, pnie w dupę to w oko.
Tak to jest, to jest taka broń właśnie, nie masz za bardzo szans, jak ci ktoś szybko wyskoczy, chyba że masz ultra szybką reakcję, której mi często brakuje. Ale też nie powiem, żebym... Jebany, teraz będzie kampił tam cały czas. Frenzel. Nie lubię takich, znajdzie jedną pozycję i wszystkich na kurwia. Ja też czasem sobie stanę na 3-4 hity w jednym miejscu. Ale bez przesady. I to jeszcze jak na złość ta gra ci tak zrobi, że jak jesteś na swoim spawnie i strzelasz do innych, to ci zabierze ochronę. Ale jak ktoś wychodzi ze swojej bazy i do ciebie na kurwia, to ma tą ochronę cały czas. To jest czasami po prostu przegięcie ze strony tej gry, bo za długo ludzie mają ochronę. Zresztą nie mogę też polegać do końca na... Właśnie, o, na jednego hita poszedł, ładnie. Nie mogę do końca polegać też na tym, że oni będą wychodzić cały czas ze swojego spawn pointa, bo oni nas tutaj cisną i to właśnie cisną z drugiej strony. Ciężki temat. Kompletna cisza. Wiedziałem, że jak się odwrócę. Wiedziałem, że jak się odwrócę, to mi zacznie jakiś frajer w plecy strzelać. Kurwa, jak ja tego nie cierpię. Ojej. Ale spokojnie, ja jestem spokojny człowiek. Ja się nie denerwuję. Nie, ja po prostu reaguję tak, wiecie, wyrzucam to z siebie, nie? Bo dzięki temu nie tłumię w sobie złości. Zabiłeś go? Gdzie on jest? Chyba zabity. Kurwa! Ojej! Już miałem tego mele wyprowadzać. No. Już w tym momencie, jak mi ostatnią kulę sprzedał, to ja już miałem wciśnięte. Ale to i tak, niestety i tak oddamy ten mecz. Jest to przykre, że jesteśmy tutaj. Ja wcale nie mam lepszych statystyk. Ale przynajmniej coś robię. Brakuje mi cały czas tej jednej apteczki. Gdzieś tu jest jeszcze jeden typ. Gdzieś tu jest jeszcze jeden typ. Za cicho tu jest. Za daleko już jestem. Tutaj już mogę być w niebezpieczeństwie. Spierdalam stąd. No a już po meczu. Już mamy pół minuty. Już po mnie. Na szczęście... Ach! Na dobitkę przyleciał jebacz. Dobra, już po grze. Było spoko. Jak na rozgrzewkę to było spoko. 18-17... To nie jest jakiś zadowalający wynik. Ale na pewno poszło dużo fragów. Nieczęsto się zdarza tak dużo fragów zdobyć, więc to jest dobry wynik. Tylko te śmierci jeszcze, trzeba nad nimi popracować. Złoto, oczywiście wszystko co najgorsze to dla mnie. Ja chcę elementy. Ale nic, kończymy. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema, na rapa.